Komu z nas nie zdarzyło się złamać przepisów ruchu drogowego, a za karę zapłacić mandat czy mieć na swoim koncie punkty karne? I o te punkty karne od 9 czerwca będzie zdecydowanie łatwiej. Na początku przyszłego miesiąca wejdzie w życie zmieniony taryfikator. Zaczną obowiązywać nowe, surowsze kary za niektóre wykroczenia drogowe. Przewożenie dzieci w specjalnych fotelikach służy zwiększeniu bezpieczeństwa. Teraz za złamanie tego typu przepisu kierowca może spodziewać się surowszej kary. To jest jedna z najważniejszych zmian. Tutaj jest dosyć poważna zmiana ilości punktów karnych za to wykroczenie. Jest to wzrost o 3 punkty karne, było 3 punkty karne, teraz jest aktualnie 6. Za rozmowę przez telefon komórkowy podczas jazdy do tej pory nie było przyznawanych punktów karnych. Ta sytuacja zmieni się jednak. Za to wykroczenie kierowca otrzyma 5 punktów. W okresie wakacji ilość wypadków drogowych tradycyjnie wzrasta. Policja przypomina o zapinaniu pasów bezpieczeństwa. Tu również na kierowców czekają zmiany. Kierujący, który przewozi pasażerów niezgodnie z przepisami, nieważne czy to jest na motocyklu czy w pojeździe. Wcześniej dostawał jeden punkt karny, od dnia 9 czerwca dostaje tych punktów karnych 4. Ważną też zmianą jest fakt, że za każdą osobę przewożoną ponad ilość miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu jest to jeden punkt karny. Jeżeli przewozimy takich osób do 10, za każdą osobę dostajemy po jednym punkcie łącznie, to jest na przykład, może być to też również 10 punktów karnych. Jeżeli zaparkujemy swój samochód w miejscu dla niepełnosprawnych, musimy spodziewać się, że spotka nas za to surowa kara. Do tej pory kierowcy, łamiąc tego typu przepis, nie dostawali punktów. Teraz będzie ich za to aż 5. Za wjeżdżanie na przejazd tramwajowy otrzymamy 4 punkty karne, a nie 0 jak obecnie. Po zmianach za wjazd na zakorkowane skrzyżowanie kierowca pojazdu otrzyma 2 punkty. Mam nadzieję, że taka ilość wykroczeń, tych tutaj szczególnie wymienionych przeze mnie przed chwilą, na pewno ograniczy to ilość tych wykroczeń. Mam taką nadzieję, że kierowcy również będą bardziej restrykcyjnie podchodzili do tych zmian. Przypomnijmy, że za wybrane wykroczenia drogowe grozi kara od 1 do 10 punktów. Przekroczenie liczby 24 oznacza utratę prawa jazdy. Punkty skasują się, gdy minie rok czasu od momentu popełnienia wykroczenia. Wszystkim kierowcom proponujemy dokładne zapoznanie się z nowym taryfikatorem. Zmiany w przepisach znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, a także Policji.